Dziś jest pierwszy dzień czerwca, czwartek, po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Ten dzień to święto Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Kiedy w liturgii Kościoła przypominamy sobie postawę ofiarnej służby Jezusa, daru z siebie samego, to odkrywamy, że tu ma swoje źródło posługa każdego kapłana. Wiemy, że to powołanie nie jest łatwym zadaniem. Z wdzięcznością patrzymy na gorliwych kapłanów, pasterzy. Dziękujemy za ich posługę. Ale też z troską patrzymy na tych kapłanów, którzy słabną w swojej wierności powołaniu. Razem z Chrystusem, Jego modlitwą z Janowej Ewangelii wołamy: za nimi proszę, nie proszę za światem, ponieważ są Twoimi. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Trzymając nasz różaniec w dłoni, pukajmy do serca Pana. Módlmy się za sługi ołtarza. Razem z Maryją starajmy się przylgnąć sercem do Boga i nosić troskę o szafarzy Jego sakramentów. Patrzmy, jak Maryja jest zanurzona w Bogu i prośmy, by każdy kapłan prawdziwie był zanurzony w Panu, by uwielbiał Go swoim życiem. Matkę Pana prośmy o pomoc, o pośrednictwo, bo to sam Chrystus dał nam ją, wpisał jej obecność w nasze drogi. Wołajmy słowami modlitwy świętego Jana Pawła II. Matko Chrystusa, kapłanowi Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu. Zachowaj kapłanów w Twoim sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela. Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego wypełnienie obietnic danych Ojcom. Oddawaj Ojcu dla Jego chwały kapłanów Twego Syna, Arku Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za nowy lud i jego pasterzy. Uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów Królowa Apostołów. Niech nasza modlitwa otwiera serca Boga dla kapłanów. Maryja niech ich prowadzi do Niego. O to się módlmy dzisiaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w dniu śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.